Rozmowa dnia. Czyli kolejny gość. Jest już z nami Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Dużo dziś, nie tylko w gazetach, w ogóle w mediach prób podsumowania tego, co wydarzyło się przez ostatnie 15 lat. Bardzo też dużo o pieniądzach, które z Unii Europejskiej do Polski popłynęły. Krótko mówiąc, 15 lat członkostwa w tej najważniejszej na naszym kontynencie organizacji. Na co chciałby pan z tej okazji zwrócić uwagę? Że Polska jako część cywilizacji Zachodu powinna należeć do najważniejszych organizacji, które Zachód wytworzył w ostatnich kilkudziesięciu latach. Stąd warto przypomnieć, że obchodziliśmy niedawno 20. rocznicę wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli organizacji, która ma bronić militarnie i politycznie naszej cywilizacji, cywilizacji świata Zachodu, i 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli drugiej organizacji o innym charakterze, bardziej organizacji ekonomiczno-politycznej, tworzącej wspólnotę europejską, czyli też należne dla nas miejsce, o którym zdecydowaliśmy w referendum 15 lat temu, 16 nawet. Ale jest to też organizacja, zauważmy, która w tej chwili wygląda i działa inaczej niż działała 15 lat temu, kiedy do niej wstępowaliśmy. I też inaczej niż wtedy, kiedy pod koniec jeszcze lat 80. w opozycji tęskniono za tym, żeby Polska stała się częścią wolnego Zachodu. Jak to często w życiu bywa, organizacje się zmieniają i tutaj dostrzegamy pewne mankamenty związane właśnie z tą ewolucją Unii Europejskiej. Z organizacji międzynarodowej niezależnych, suwerennych państw, równo traktowanych, w organizację troszkę zawłaszczoną przez elity lewicowo-liberalne w ostatnich zwłaszcza kilkunastu latach i przekształcaną w projekt o charakterze ideologicznym. I to jest oczywiście mankament i to jest choroba dzisiejszej Unii Europejskiej. Ale to nie oznacza, że trzeba się na to obrażać. Trzeba po prostu próbować zreformować Unię Europejską, być w niej i ją zreformować w kierunku zdrowego rozsądku po prostu. To Róża Thun dzisiaj w TVN24 powiedziała w wywiadzie, że to jest taki właśnie chytry plan Prawa i Sprawiedliwości, które tak naprawdę to chce wyprowadzić Polskę z Unii, ale plan polega na tym, że oficjalnie to mówi, że nie chce, tylko że chciałby tą Unię reformować. A tak naprawdę, no to tak naprawdę, panie redaktorze, to Róża Thun jest reprezentantką siły politycznej, jedną z wielu sił politycznych dzisiaj w Europie, które jeżeli dalej będą dominować w tej Unii Europejskiej, to po prostu doprowadzą do tego, że ta Unia Europejska się rozpadnie. Bo właśnie z powodu tej aroganckiej dominacji sił lewicowo-liberalnych, które i Róża Thun właśnie reprezentuje, na przykład Brytyjczycy powiedzieli adieu. Jeszcze to się oczywiście formalnie nie dokonało i mam nadzieję, że się nie dokona, bo chcielibyśmy Wielką Brytanię widzieć w Unii Europejskiej. To jest dumny, historyczny naród i zdroworozsądkowy w wielu obszarach i dobrze by było, żeby w tej Unii Europejskiej był, ale to jest wielka katastrofa Unii Europejskiej. Do tej katastrofy doprowadzili przyjaciele polityczni Róży Thun, Donald Tusk, Juncker, Timmermans, tego typu figury, Verhofstadt. Ci ludzie doprowadzili do największej katastrofy w historii Unii Europejskiej, bo Unia się zawsze się rozszerzała, a pierwszy raz się kurczy i to bardzo istotny kraj. Więc warto z tego wyciągać wnioski i po prostu zejść na ziemię i zacząć reformować tak Unię Europejską, żeby wszyscy się w niej czuli dobrze, a nie uciekali. A propos Jean-Claude'a Junckera, przewodniczący Komisji Europejskiej mówi w jednym z wywiadów, że nawet jeśli PiS wygra w listopadzie wybory do Sejmu, to Polska nie wyjdzie z Unii Europejskiej i polexitu nie będzie, bo to oczywiście. Zadając w ten sposób cios narracji opozycji. I tu ciekawa rzecz. Pamiętam, jak po różnych wcześniejszych ekscesach krytykowano, czy też próbowano domniemywać co do skłonności przewodniczącego Junckera do mocniejszych trunków, to wtedy było to nazywane prawicowym szczuciem, a teraz po jego wczorajszej wypowiedzi to Leszek Miller pierwszy wyskoczył, jak rozumiem, w tym momencie już z najbardziej dopuszczalną krytyką, zastanawiając się nad tym, ile kieliszków wcześniej Juncker wypił, zanim rozgrzeszył PiS z rzekomego polexitu. Leszek Miller, który, warto przypomnieć, w tym momencie jest jednym z liderów, absolutnych liderów koalicji europejskiej, czyli tego sojuszu antypisu na wybory europejskie, byłym premierem, którego głos waży. warto to zawsze przypominać i na pewno jest dostrzegany na Zachodzie, więc skoro tak ocenia wywiad i stan zdrowotny szefa Komisji Europejskiej, to na pewno jest dostrzegane na Zachodzie. A Juncker powiedział po prostu prawdę. W tej sprawie powiedział prawdę. On wiele wątków poruszył w tym wywiadzie, ale powiedział prawdę. W Polsce ponad 90% Polaków jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Żadna poważna siła polityczna nie kwestionuje polskiej obecności w Unii Europejskiej. Na pewno taką siłą nie jest Zjednoczona Prawica i nie jest Prawo i Sprawiedliwość. My jesteśmy za reformą, uzdrowieniem Unii Europejskiej i mocną w niej obecnością, a zwłaszcza mocną obecnością Polski w Unii Europejskiej z własną agendą, z własnymi propozycjami, nie płynięciem w głównym nurcie, tylko tworzeniem tego nurtu. My jesteśmy za tym, żeby Polska główny nurt tworzyła, a nie płynęła podczepiając się pod innych wielkich. Mówił pan o tej chorobie Unii Europejskiej, jaką jest skłonność do nadmiernej ideologizacji tego wspólnego projektu, ale zastanówmy się jeszcze nad inną chorobą i tutaj chciałem nawiązać do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że chodzi o to, żeby nie mniej i nie więcej Polakom było wolno, czy Niemcom tego, co wolno Hiszpanom, Polsce, Litwie, Czechom, Słowacji i tak dalej. Czego nam w tej chwili nie wolno w porównaniu z innymi partnerami? Nierówne traktowanie państw, to Jarosław Kaczyński miał na myśli. Unia miała być organizacją, gdzie wszystkie państwa będą traktowane równo, niezależnie od tego, czy to jest 300-tysięczna Malta, czy ponad 80-milionowe Niemcy. A tymczasem dostrzegamy właśnie w ramach tej arogancji dzisiejszych elit dominujących, dostrzegamy na przykład inne traktowanie nawet starych członków Unii, jak na przykład Włochy. Jeśli przekraczają deficyt budżetowy, to się pałką po głowie bije, a jeśli deficyt budżetowy przekracza od wielu lat Francja, to się mówi, nie no, Francja to Francja, przecież nie można tutaj się przyczepić. No mówi się, że to zbyt ważny partner Unii Europejskiej. Więc nawet wśród tych starych członków już widać różnicę, a cóż dopiero traktowanie tych państw, które są od kilkunastu lat w Unii Europejskiej, jak Węgry czy Polska. Uruchamianie jakichś procedur o rzekomym łamaniu zasad praworządności w związku u nas na przykład z reformą wymiaru sprawiedliwości, która ta reforma w każdym swoim punkcie nie różni się niczym w porównaniu z tym, co mają inne kraje zachodniej Europy, nawet Niemcy. Na przykład jeśli chodzi o powoływanie sędziów do czynnego zawodu czy do instytucji sędziowskich. I to jest mankament Unii Europejskiej i to trzeba zmienić. Państwa powinny być traktowane równo wedle tych samych standardów. Grzegorz Schetyna, lider PO, wzywa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, do debaty. Robert Biedroń wzywa w ogóle wszystkich przywódców innych partii do debaty. Przed wyborami europejskimi taka debata na najwyższym szczeblu powinna się odbyć, czy wystarczy, że odbywają się debaty regionalne pomiędzy liderami list, czy też kandydatami? Wydaje mi się, że debaty powinny się przede wszystkim odbywać między kandydatami kandydującymi do Parlamentu Europejskiego. Ja na taką debatę jestem umówiony z kontrkandydatem na Pomorzu. Natomiast liderzy nie kandydują, z tego co wiem, ani Jarosław Kaczyński, ani Grzegorz Schetyna, chyba Biedroń też nie kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Natomiast oczywiście programy swoje przedstawiamy. Mam nadzieję, że Polacy to dostrzegają, że konwencje odbywające się regularnie raz w tygodniu, a czasem nawet częściej, pokazują, że my ciągle wychodzimy z jakimś pozytywnym projektem, z jakimś pozytywnym programem, a Koalicja Europejska właściwie bez przerwy straszy PiS-em i właściwie jedynym zwornikiem, który tam się pojawia w tych przemówieniach przywódców Koalicji Europejskiej, którzy się rozpierzchną w tym Parlamencie Europejskim, jeśli już swoich reprezentantów tam przeforsują. Jedni do ludowców, drudzy do socjalistów, trzeci do liberałów, a może nawet ktoś do komunistów odkryje swoją dawną przeszłość. I właściwie tam słyszymy tylko straszenie PiS-em. Zawieszony strajk nauczycieli, groźba innych protestów, niektórych jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, 23 maja to jest termin planowanego na przykład protestu opiekunów osób niepełnosprawnych, ale też zapowiedzi, że nauczyciele do czynnej akcji w jakiejś formie powrócą jesienią, być może wraz z nimi inne grupy zawodowe. Krótkoterminowe zwycięstwo w tej chwili dla rządu PiS, a duże kłopoty jesienią? Czy jak pan to odczytuje? Tak tego nie traktujemy. Uważamy, że niezrozumiałe jest dla nas to, że akurat takie wzmożenie w tej walce o słuszną sprawę, czyli o podwyżki dla nauczycieli, nastąpiło w czasie w czasie funkcjonowania rządu, który tę sprawę rozwiązuje pozytywnie i systemowo, i systematycznie, czyli naszego rządu. I we wrześniu właśnie, kiedy się zapowiada odnowienie tego strajku, będą istotne podwyżki dla nauczycieli i zapowiedzi wiarygodnego rządu o kolejnych podwyżkach w kolejnych latach, tak żeby na samym końcu nauczyciele zarabiali dyplomowani tyle, ile poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Zwracam na to uwagę. Więc to jest rozwiązywanie tego problemu, ale przy okazji się okazało, że jest wiele innych problemów do rozwiązania w systemie edukacji w Polsce, o czym świadczy debata już rozpoczęta w ramach Okrągłego Stołu. Ona była bardzo ciekawa, bardzo wielowątkowa i pokazująca, ile spraw poza podwyżkami płac dla nauczycieli jest do rozwiązania. Na ciąg dalszy tej debaty dziś o 11:00, kolejne posiedzeniu Światowego Okrągłego Stołu. Rozmowy w 5 podgrupach. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.